Szymeczko, dzisiaj mamy Audi Q5 2.0 TDI z fajnym problemem. Pan zgłasza, że silnik ma podwyższone obroty biegu jałowego, czyli trzyma około 1000 obrotów i nie chce zejść w dół. Zrobimy pełną diagnostykę, pokażę Wam, co się dzieje z kompem włącznie, oscyloskopu, tutaj nie będziemy zapinać, bo w sumie już nie ma potrzeby. Co, lecimy! Komputer na desce nam żadnych błędów nie zgłasza, uruchamiamy silnik. Mamy obroty normalne w tej chwili. Zobaczcie, co się będzie z nimi działo. Ja trochę przyspieszę ten filmik. Jak już będzie się coś działo, to wtedy zwolnię. O, widzieliście? Obroty poszły, teraz jest 1000 obrotów. Ta wskazówka trochę źle wyskalowana jest, ale jest równiuteńko 1000 obrotów. Idziemy teraz do kompa. Dobra, jesteśmy przy komputerze. Napięcie nasze pokładowe to jest tutaj, czyli 13 V. Wartość zadana, komputer chce, żeby było 14,8 V, nie ma tego napięcia. Czyli wydaje się, żeby był jakby alternator uszkodzony, ale nie. Zobaczcie, alternator zgłasza, że ma 42% obciążenia. Ładuje akumulator prądem 12 A, a nasz akumulator ma 79% już naładowania. No i podwyższenie obrotów, funkcja pierwsza, czyli o ma mieć 1000 obrotów, tak sobie zgłasza teraz komputer, czasami wchodzi poziom drugi i wtedy ma o 100 więcej jeszcze. Już Wam pokazuję teraz napięcia. Będzie trochę głośniej, ale to jest tak, zacisków alternatora, bezpośredni pomiar, 14,89 V, czyli fizycznie widzi prawidłowo, 14,9, czyli ładuje tyle, ile komputer chce. Teraz pójdziemy do akumulatora, który jest z tyłu. Akumulator, ja tu nówkę sztukę sobie podłożyłem, wiem, że mały, ale on akurat wystarcza. Zobaczcie, co mamy na akumulatorze. 13,3 V, a na alternatorze 14,8. Czyli komputer widzi prawidłowo, że nasz akumulator ma za niskie tutaj napięcie. Alternator daje dobre. Jak myślicie, co się stało? Tu mamy główny kabel plusowy, który idzie sobie tam pod spodem, pod samochodem i wychodzi nam na podszybiu i z podszybia idzie do alternatora. Jeszcze chwilę głośno, czyli mamy 14,9, prawidłowe. To teraz zmierzymy sobie spadek napięcia z plusa tamtego głównego do plusa tutaj, gdzie się podłącza ładowanie albo ewentualny rozruch awaryjny. Bagietę jedną podłączamy tutaj, drugą do plusa i mierzymy sobie spadek napięcia, który wynosi, jak widzicie, 1,3 V. Czyli co mamy? Uszkodzony przewód między plusem a alternatora, a tutaj o tym naszym plusem do odpalania. Jeszcze, żeby Wam fizycznie pokazać, to weźmiemy sobie tą bagietkę, podepniemy tutaj do alternatora. 14,86. I teraz podepniemy sobie z tego plusa tutaj do tego minusa, czyli sprawdzimy, jakie jest napięcie pokładowe. Dobra, mamy mierniczek, bagietka w rękę, podpinamy tu minus, tam plus, 13,45 V. Czyli mamy 100% pewniak, że przewód stąd dotąd jest uszkodzony. Nie mamy żadnych błędów, tylko świeca żarowa, tak, ona jest spalona. Odnośnie jakiegokolwiek zasilania problemów, tak samo na desce też nic nam się nie świeci. A prędkość obrotowa silnika jest podniesiona. Na desce zero problemów, że jakiś problem z ładowaniem jest. Gasimy. Dobra, co w tej chwili zrobiłem? Od plusa głównego alternatora podłączyłem się do plusa tutaj, do napięcia kabinowego tam dalej, pokładowego. Odpalamy silnik, zobaczymy, czy będzie dobrze. No i teraz czekamy na rozpoczęcie ładowania, bo on chwilę potrzebuje ten alternator, żeby się wzbudził. O, już się wzbudza. No, chwilę mu to zajęło. Zobaczcie, 14,55 V. Idziemy sobie teraz zobaczyć na nasz komputer, co nam mówi. Napięcie zasilania nam się pojawiło pięknie. Prądnica, napięcie zadane 15 V, no to wiadomo, tak? Sygnał obciążenia, napięcie akumulatora nam wróciło tak jak trzeba, prąd ładowania 10 A, stan naładowania 80% i co? Podwyższenie obrotów, stan nieaktywny.
O to nam chodziło. Jeszcze raz. Plus z akumulatora, znaczy z alternatora prosto do tutaj do zacisku, gdzie odpalamy, jest uszkodzony ten przewód, wiązka do wymiany jest. Niestety. Wam pokażę spadek napięcia na tym przewodzie, co sobie tutaj dorobiłem. 1/10 V. Idealnie. No to co? No nie zostaje nic innego, jak po prostu wymienić wiązkę tutaj silnikową. Obroty też już mamy w normie. No bo nie ma potrzeby podniesienia, ponieważ dlaczego komputer nam podnosił te obroty? Podnosił z tego tytułu, że nie widział po prostu ładowania prawidłowego, ładowania akumulatora. No i niestety tamten akumulator, jest, tam jest, tamten akumulator klienta już jest trupem, ponieważ był wiecznie niedoładowany przez długi czas i stracił swoje parametry rozruchowe. Co jeszcze? No co, wymienić trzeba tę wiązkę? No to pewnie kilka tysięcy, znając życie w Audi. Zaraz poszukam tej wiązki. O, zobaczymy, ile ta wiązka kosztuje. Udało mi się znaleźć. To jest ta nasza cała wiązka, która idzie przez silnik aż tutaj. O Boże. No i dobra, wiązka przewodów rozrusznika, alternatora z przewodem masy. Jest. Udało mi się załatwić, znaczy zorganizować tę wiązkę. W serwisie kosztuje ona 900 zł niecałe. Także cena jest jeszcze do przyjęcia, jak za taki kawał przewodu, mela, grubego. Dzwonię do klienta, w takim razie, jeżeli będzie zgoda, wymieniam. I tyle, no widzicie, taką dzisiaj mieliśmy diagnozę. Przeszliśmy sobie ją razem. Niby ktoś by wymienił alternator, znaczy ten alternator to tak naprawdę był już wymieniony. A zresztą wam pokażę. Nie ja go wymieniałem, spokojnie. Pokażę wam, zmienię kamerę. O, proszę, bardzo jest poznaczony. Widać, że jest świeższy. Tutaj były śruby, no ja wam kamerą nie pokażę, nie wjadę tam. Ale tam są śruby od alternatora, które są ruszone. Były ruszane już, sprzęgiełko też jest wymienione. Bo nie ma kapselka tutaj z przodu, zresztą jest nówka sztuka, ładne. No ale się niestety nie udało, bo awaria była w samym przewodzie. Dobra, no co, nie pozostaje nic innego, dzwonię do klienta, jak będę miał pozytywną informację o tym, że zamawiamy, no to w takim razie rozbieram samochodzik i wymieniam. Mały update do tego Audi, klient zgodził się, kupujemy wiązkę, wymieniamy, no ale to już na filmiku wam dzisiaj nie pokażę, bo za 4 dni dopiero ją będę miał, jedna w Polsce. Dobra, zabawiam, a jak ktoś tam powie, że można sobie oczka zarobić, przewód na lewo puścić, to niech sobie puszcza. Ja takiej maniany nie robię, po prostu wymieniam części na części, a niestety ta wiązka nie występuje nawet w zamienniku, żeby założyć jakiś tańszy, powiedzmy, zamiennik. Klient zdecydował się na oryginał, montuję. Jeżeli macie samochód z inteligentną klemą, czyli taką, o, z czujnikiem, tutaj nigdy nie wolno odpalać samochodu z awaryjnie. Jeżeli wam się rozładuje akumulator, tutaj jest sklem, tylko musicie znaleźć tam pod maską podłączenie, gdzie możecie się podłączyć awaryjnie i tam go uruchomić. Na przykład w przypadku Audi, tego Audi, tutaj jest masa, taki bolec, a plus jest tutaj. Narysowany nawet macie taki plusik. O! I nigdy nie podpinajcie się tam pod klemę akumulatora, tylko zawsze tutaj w tym miejscu. A, no i jeszcze druga rzecz takie jest, że serwisówka ogólnie zaleca przy wymianie akumulatora wymienić też tą klemę. No tak mówi serwisówka, nie moje zdanie. Także sami sobie ocencie, piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Wiązka już też wymieniona, powiem wam, że to nie było proste zadanie. Szczególnie przez to jedno takie tutaj metalowe, o, to jest przykręcane do skrzyni biegów i tu przez to przechodzi wiązka. O Boże. No ale dobra. Sprawdzamy spadek napięcia po zamontowaniu tej nowej wiązeczki. Otwieramy i odpalamy. No, żeby zaraz coś nie powiedział, że tego nie zamontowałem, to nowe przychodzi z wiązką, bo to już jest na stałe, na wiązkę założone, a w starej wiązce po prostu obciąłem kabel, żeby to wyjąć. W nowej udało się to założyć. No, nie przetnę kabla, tak? Nie polutuję później takiej pecyny. Nowy akumulatorek MOL-a mamy. Start, stop. Poczytajcie sobie, co to jest MOL AFB. To taka nowość. Zanim napiszecie, że zły akumulator zamontowałem, to najpierw sprawdźcie, co to są w ogóle za akumulatory. A pytanko za to drugie. Wiecie, do czego to w Audi służy?
Kto wie, to ich pisze w komentarzach. Dobra, idziemy sprawdzić teraz, czy jest spadek napięcia. Najpierw sobie sprawdzimy na alternatorze, czyli tutaj plus. Muszę dotknąć. Dobra. 13,36. Bo akumulator jest nowy, w 100% naładowany, dlatego teraz komputer nie chce 15 V. Ale zobaczmy, ile mamy tu. Pamiętacie, mieliśmy prawie 2 V spadku. 13,23, 0,1 V. No to jest dosyć długa wiązka, bo ona aż stąd idzie tam, potem pod silnikiem, pod koło wentylatora, wychodzi tamtędy i to jest ten przewód, o ten. Tu wchodzi do podszybia i dopiero przechodzi tutaj. A ten główny, gruby, idzie dalej nam już do akumulatora. Sprawdzimy sobie jeszcze, jak to wygląda na naszym akumulatorze. 13,24, na tym grubym przewodzie nie ma spadku. No i dobra, świetnie. Temat załatwiony. Co, zostało tylko poskładać tony tego plastiku i klient będzie się cieszył. A wy trzymajcie się i do następnego, hej!